Witam Państwa bardzo serdecznie z Gmachu Pasty, a dzisiaj wyjątkowy przegląd prasy, bo gościem przeglądu prasy jest Pan Profesor Jan Żaryn, historyk, senator prawa i sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Wiemy już, jak będą wyglądać uroczystości pogrzebowe świętej pamięci Kornela Morawieckiego. Piątek, sobota, pogrzeb na wojskowych pomostkach w Warszawie. Dla Pana Profesora, kim był Kornel Morawiecki? No, przede wszystkim wybitną postacią, wyprzedzającą niejako rzeczywistość, co brzmi może dziwniej albo trywialnie, ale rzeczywiście od momentu, kiedy wszedł w życie polityczne czy publiczne, a więc od 1968 roku, był jednoznacznie ustosunkowany do PRL-u jako rzeczywistości, która której nie da się naprawić, a celem w związku z tym tej aktywności politycznej powinno być odzyskanie przez Polskę niepodległości. I tak jakby z jednej strony wszedł w buty emigracji niepodległościowej po II wojnie światowej, która jawiła się w kraju bardzo wielu środowiskom, ludziom, jako już emigracja passé, jako już gdzieś niezauważająca przemian społecznych, politycznych, w Polsce, i że nie można tak powtarzać e, sekwencji II Rzeczpospolitej. A z drugiej strony okazało się to w Solidarności Walczącej było bardzo widoczne, w tym e, tworze, który powołał do życia w podziemiu Kornel Morawiecki, że właśnie on doskonale rozumie. Związek między ciągłością, czyli ideą niepodległości, a rzeczywistością współczesną, czyli klasą robotniczą, która jest teraz nosicielem tej niepodległości. I stąd od początku do końca Polska Solidarna była tym wyzwaniem, które stawiał, zarówno przed odzyskaniem niepodległości, jak i po odzyskaniu nam Polakom. No i zostawił nam też taki testament, więc stąd mówię, że w jakiejś mierze wyprzedzał rzeczywistość, mimo że zdawał się być człowiekiem w różnych momentach swojej aktywności, który tak jakby się zatrzymał w czasie, a to właśnie pozór. Być może był trochę archetypem takiego romantycznego bohatera, ale jego walka skończyła no się zwycięską. Ale właśnie dobrze pan to porównał. Ten romantyzm okazał się z czasem widocznym realizmem. Choć jeszcze wielu w to nie mogło uwierzyć, także ja go pamiętam doskonale jako człowieka. Miałem z nim wiele drobnych, dłuższych rozmów. Był człowiekiem zawsze z lekkim Uśmiechem na twarzy, bardzo spokojnym, ewidentnie tak jakby pełnym pokory, już widocznej pokory w swoim fizycznym samoprezentowaniu się. Nie było w nim żadnej cielesnej agresji ani intelektualnej agresji. Tak jakby był na marginesie, a de facto ten margines był tak ciekawy, że każdy chciał wejść i się dowiedzieć, co ma do powiedzenia ten rzekomy margines. Księga kontynencyjna w Sejmie wystawiona dzisiaj i jutro od godziny 9 do 19 pan prezydent już złożył swój wpis i każdy może to zrobić, a w sobotę o godzinie 15 pożegnanie Kornela Morawieckiego na, I na pewno I na pewno będzie bardzo wiele wpisów zaczynających się od tego słowa niezłomny bo to będzie prawdopodobnie go charakteryzowało w tych biografiach już pisanych po jego śmierci. Prasa przypisuje panu profesorowi funkcję... Koordynatora i twórcy polityki historycznej obecnego rządu, nie wiem czy słusznie, czy niesłusznie, ale tak pan pastor jest określany. Jaki jest bilans tej polityki historycznej czterech lat? Zdecydowanie niesłusznie i nieprawdziwie, bo jestem jednym z wielu, który znalazł się w życiu politycznym, żeby wypełniać zobowiązanie, którego się podjęliśmy i dzięki któremu wygraliśmy wybory w 2015 roku. To znaczy, pedagogika wstydu została bardzo mocno zepchnięta już na margines tego życia publicznego i pedagogika dumy stała się niewątpliwie wiodącą w polskiej polityce historycznej. Bardzo dużo udało się zrobić w sferze na przykład muzealnictwa, w sferze pamięci prezentowanej na forum zewnętrznym, teraz ostatnio mieliśmy tego. Kolejny dowód w postaci otwarcia siedziby Instytutu Pileckiego w Berlinie. Byłem tam, żeby zobaczyć. Bardzo ładnie to wygląda i w pięknym z punktu widzenia samoprezentacji polskiej historii miejscu, bo tuż obok bramy brandymburskiej. A muzea, oczywiście, zarówno te, które już istniały, jak i te, które zostały zasponsorowane przez budżet państwa, mam na myśli Markową czy rzecz jasna po przemianach Muzeum II wojny światowej i wiele, wiele innych, to jest pewnego rodzaju wizytówka tego, co... Powinniśmy zapamiętać jako wspólnota narodowa, co nas charakteryzuje, co jest naszym doświadczeniem wyjątkowym i jednocześnie, co jest także naszą propozycją widzenia rzeczywistości uniwersalnej. Polityka dumy miała też swoje konsekwencje, trochę z Niemcami, znacznie bardziej z Izraelem. Jaki jest bilans tego sporu o historię z Żydami, z, Żydami, z jeżeli ktoś z Jeżeli ktoś chce się wybić na niepodległość, a przestrzeń Historii jest także przestrzenią, w której odbywa się walka o pamięć, to oczywiście musieliśmy się zderzyć z dotychczasowymi monopolistami i to zderzenie jest wpisane w wolę Polaków bycia narodem niepodległym. Tak, Ale żeśmy... Myśmy z tego zderzenia wyszli zwycięską? A nie, to nie znaczy, że wszędzie żeśmy wygrywali. Przeciwnicy są bardzo mocni i nic dziwnego, że charakteryzuje ten pojedynek zarówno porażki, jak i zwycięstwa. Ja przede wszystkim jako zwycięstwo widzę to, że naród polski jest świadomy, że. Mamy zobowiązania wobec przeszłych pokoleń, które nie mogły się bardzo długo ani samoprezentować, ani bronić, ani za czasów PRL-u, ani po 1989 roku. I mamy dzisiaj jako wspólnota pełną świadomość, że to jest naszym zbiorowym obowiązkiem samoprezentacja tego pokolenia, czy tych pokoleń, których symbole jest Rotmistrz Pilecki, czy generał Fildorf, czy żołnierze Wyklęci, czy Armia Krajowa, czy Powstanie Warszawskie, to czy jest, rok 1939 y i tak można długo. To jest i to będzie długi marsz. Jechuda, I oczywiście będziemy, Bauer, żydowski, i będziemy przegrywać żydowski, również, ale to nie jest istotne. Kilka dni temu na Łamach jednej z, ze szwajcarskich gazet napisał, że polski rząd odpowiada za zamordowanie do 200 tysięcy Żydów. Jak się tak, broni przed no, takimi oskarżeniami? Znaczy, to jest oskarżenie, które już wielokrotnie było nam fundowane. Wiadomo, że jest to kłamstwo, a kłamstwo powtarzane nadal oczywiście jest Pan doktor Grabowski silną jest bronią. jego autorem, ale ta magiczna liczba 200 tysięcy Żydów zamordowanych przez rząd polski jest powtarzana. Teraz Jehuda Bauer, jutro będzie ktoś inny i tak, tak, i tak dalej. No, Bo żeśmy naruszyli yy, mitologię która ma bardzo silne oddziaływanie na przestrzeń publiczną i twórcy tych różnorodnych mitologii w tej chwili bronią się no, niestety za pośrednictwem kłamstwa. To jest wpisane w pojedynek. I jak z tym kłamstwem walczyć skutecznie? No ja akurat byłem zwolennikiem tak zwanej nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Uważam, że także potencjalne zagrożenie penalizacją jest wpisane w narzędzia demokratycznego państwa, Ale to nie dobrze, że, rząd, że rząd się wycofał w ramach Moim względu, kompromisu. Nie dobrze, ale oczywiście to jest moje zdanie niepodzielane w Prawie i Sprawiedliwości, bo powtarzam, byłem ewidentnie zwolennikiem nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Każdy wybór oczywiście ma swoje gorsze strony. Gorszą stroną zarówno wprowadzenia tej nowelizacji a nic się nie zmieniło, ile wiem po jej wycofaniu, jest to, że wśród środowisk żydowskich, widocznie panuje tam jakieś zastraszenie wewnętrzne, jest coraz mniej partnerów do rozmów. I to jest oczywiście y, wynik y, no, z jednej strony naszej ofensywy, a z drugiej strony jakiejś. Niechęci do poszukiwania prawdy z tym przedstawicielem, mówię zbiorowo oczywiście, a nie w liczbie pojedynczej narodu polskiego, który ma do zaoferowania zestaw wiedzy konkretnej. Ale po tamtej stronie widać, że ta wiedza nie jest interesująca, bo mitologia jest interesująca. To jeszcze temat trochę poboczny, ale związany z tym wątkiem polsko-izraelskim, polsko-żydowskim, ustawa 447. Teraz o niej jest cicho, dlatego że już nie ma zagrożenia, czy że rząd sprawę przemilcza. Przede wszystkim jest cicho, dlatego że akurat dla obydwu stron nie jest wygodny czas, by wprowadzić do agendy życia publicznego ten temat i wydaje mi się, że możemy śmiało powiedzieć, że do wyborów 13 października na pewno nikt tego tematu nie podejmie. Natomiast bez wątpienia musimy jako Polacy być świadomi, że to jest ustawa, która będzie wykorzystywana przez środowiska żydowskie, by naciskano na terenie Stanów Zjednoczonych na każdorazowego nowego prezydenta USA, by także z państwem polskim prowadził rozmowy rzekomo o należnych pieniądzach. Ale to jest taki temat, który się pojawia i przyjeżdżają i administracja amerykańska i z Białego Domu i środowiska żydowskie do Polski mówią kiedy i ile? Nie no, tego to ja nie wiem, bo nie uczestniczę w takich rozmowach, jeżeli one w ogóle są prowadzone. Wydaje się, że na dziś nie są prowadzone, ponieważ w sposób jednoznaczny ta formacja, przynajmniej do 13 października tego roku, czyli do wyborów, powiedziała głośno czy myśmy powiedzieli głośno, że nie ma takowego tematu. I zostało to w tym sensie uszanowane, że druga strona rozumie, że nie ma po co się w ogóle o to starać. W zależności od tego, kto. To wygra wybory, można się domyśleć, że jeżeli wygraje opozycja, to bardzo szybko ten temat Panie. zaistnieje. I jeżeli my wygramy, też. Bez wątpienia ten temat po nowemu zaistnieje, tylko nasze stanowisko się nie zmieni. Tu już na koniec o mistrzostwach w Doha nie porozmawiamy, ale inny temat poruszymy. Pan profesor jest dziedzicem tradycji narodowościowej i ruchu narodowościowego narodowego, ruchu narodowego. W, narodowego w, w polskiej polityce, a mimo wszystko jest pan w Prawie i Sprawiedliwości, a nie w Konfederacji. Dlaczego? No właśnie, bo dziś zdecydowanie Partia Prawa i Sprawiedliwości przejęła naj... Sensowniej na mapie politycznej Polski najważniejsze wątki tych tradycji polskich, które są mi osobiście bardzo bliskie. Z jednej strony jest to tradycja obozu narodowego, chrześcijańsko-demokratycznego. To jesteśmy my w tej chwili dający świadectwo o tym, co to znaczy rodzina, jak w prawie stanowionym powinna być ona chroniona, a jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że i obóz Piłsudczykowski też ma coś ciekawego A Konfederacja do nie ma tego elementu narodowego w sobie? Ma, oczywiście ma w Federacji, szczególnie w osobach pana Roberta Winnickiego czy pana Bąkiewicza, pana Bosaka, to jest to środowisko obozu narodowego. Tam wśród tych działaczy jest słabszy. pamięć o obozie narodowym. Czy pan jest no to są... a nie... Ich. Dlatego, że są moim zdaniem zbyt y, doktrynalnie przywiązani, niekoniecznie do tych wątków y, myślenia obozu narodowego, które na dziś są najistotniejsze. To było bardzo bogate środowisko. Na przykład idea Międzymorza jest ideą Romana Dmoskiego z 1917 roku. Tylko trzeba to przeczytać, odnaleźć i się okazuje, że tam jest bardzo dużo dla współczesności mądrych y, osób i zdań. Powiedział profesor Jan Żaryn, kandydat do Senatu okręgu 40. Legionowskiego Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję panie profesorze za rozmowę. Dziękuję również. Mamy godzinę 8.15, więc oddaję głos do Krakowa, gdzie już czeka Krzysztof Skowroński.